Lewicy Demokratycznej, kandydującej z listy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Małgosi Sekuły-Szmajdzińskiej. Jest to kandydatka, która jest jedyną kandydatką Lewicy, jedyną kandydatką SLD na tej liście, ale tak jak wszyscy inni kandydaci, jesteśmy proeuropejscy, walczymy o to, aby cała lista zdobyła jak najwięcej głosów i aby nasza kandydatka oczywiście została za dwa tygodnie i troszeczkę europarlamentarzystką. Małgosiu, oddaję Tobie głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym pięknym miejscu. Nie bez powodu, proszę Państwa, bo przypominam wszystkim, że środki unijne pomogły bardzo w tym, żeby doprowadzić do takiego cudownego stanu Stawy Miejskie. Ja zresztą jak tutaj jestem, to myślę tak, ojej, po co w ogóle wyjeżdżać na jakiś urlop, na wakacje? To jest takie miejsce, gdzie można po prostu spędzać cudownie czas i dlatego to jest takie ważne i żebyśmy pamiętali, co my zawdzięczamy Unii Europejskiej i jednocześnie jakie mamy ogromne wyzwania przed sobą, bo to są wielowymiarowe sprawy, bo to są sprawy dotyczące naszego kraju, naszej ojczyzny Polski, naszej wielkiej ojczyzny Europy, jej przyszłości i mamy rzeczywiście wielką robotę do wykonania, do czego ja się w pełni zobowiązuję. 4 lata w parlamencie i myślę, że udowodniły, że potrafię ciężko pracować, więc będę to robiła również w Parlamencie Europejskim. I trzymam kciuki za to, żebyśmy się dalej pięknie rozwijali. Nawet powiedziałabym coraz lepiej i żeby to był rozwój wszechstronny we wszystkich regionach naszego kraju. A nawet jak poruszamy się, a teraz bardzo dużo czasu spędzamy w drodze, jeżdżąc po województwie dolnośląskim i po województwie opolskim. Po pierwsze nie chciałabym, żeby było tak, jak usłyszałam, że w jednej z gmin w województwie opolskim głosowało 11% mieszkańców w europejskich wyborach. To tak być nie może, proszę Państwa. Apeluję gorąco. To jest nasz obowiązek iść do wyborów europejskich, głosować w wyborach europejskich. To jest przyszłość naszego kraju. Nie możemy udawać, że nas to nie interesuje, bo Bruksela daleko. Nie, nie, nie. Bruksela jest blisko. Coraz bliżej. Jesteśmy to winni sobie, ale też musimy to zrobić przyszłym pokoleniom, które będą żyły, mam nadzieję, w szczęśliwej Europie i w szczęśliwym naszym kraju. I oby nie było takich sytuacji, gdzie rzeczywiście widzimy takie ogromne różnice, które są nawet rozwojowe na naszym terenie, bo bardzo mnie to boli. Za samą Oleśnicę trzymam kciuki, bo nie chciałabym, żeby było tak, jak się zdarzyło dzisiaj. Z przykrością to powiem, ale też obiecuję, że będę walczyła, powiem Państwu, w czym rzecz. Chciałam dzisiaj kupić bilet na dworcu. No i poszłam. Wchodzę do środka, pytam młodego człowieka, a co z kasą, gdzie kasa? No to jest kasa, owszem. Podchodzę, kasa zamknięta, obok wisi kartka, napisane ręcznie. Brak prądu. Słuchajcie, to jest smutne. Jesteśmy w pięknym mieście, cudownym miejscu, wspaniałym miejscu do życia, o czym też mówią moi koledzy, którzy mieszkają w Oleśnicy. Ja wiem oczywiście, że to jest skomplikowana rzecz, i ale to już trwa latami przecież, to już się dzieje długo. To jest kwestia i PKP, i porozumiewania się PKP i władz miasta, ale też być może samej presji i pomocy osób, które pracują dla Polski, czy będą pracowały dla Polski w Unii Europejskiej. To jest po prostu wspólne dogadywanie się. Ja jako osoba dialogu mogę powiedzieć na 100%, że zawsze ze wszystkimi rozmawiam. Absolutnie nie uciekam. Koledzy zresztą wiedzą, na ulicach różnie bywa. Nieraz jest nawet ktoś mnie atakuje, a ja bardzo chętnie bym porozmawiała. Tyle tylko, że ci, którzy atakują, to często rzucą jakieś obraźliwe zdanie i od razu uciekają. Nie chcą rozmawiać, nie są gotowi. Ja jestem osobą dialogu, więc będę marzyła, będę walczyła o to, żeby taka kartka pod tytułem brak prądu już nigdy nie zawisła na żadnym okienku na dworcu w Oleśnicy. Oczywiście, proszę Państwa, no mówię to troszeczkę, to nie jest żart, prawda, bo to jest raczej takie trochę smutne, bardziej groteskowe, ale oby nie było w pięknych polskich miastach takich sytuacji. I oczywiście, jak mówię, to jest porozumienie.
bo to jest kwestia zmiany właściciela, to jest kwestia dogadywania się, czyli ten dialog jest ciągle bardzo potrzebny, bo to jest najlepszy dowód na to, jak my musimy ze sobą rozmawiać i jak walczyć o to, żeby następowały te zmiany w jak najlepszym kierunku. I to mogę Państwu, właśnie, nie lubię tego słowa obiecać, nie lubię tych obiecanek, cacanek, ale zrobię wszystko, żeby to szło właśnie w takim kierunku. Notabene, były podobne problemy na dworcu w Jeleniej Górze, znaczy nie mówię o prądzie, tylko o urodzie dworca jeleniogórskiego, a ja przecież byłam posłanką 4 lata z okręgu jeleniogórsko-legnickiego i też ten dobry kamyczek wrzuciłam swój i też walczyłam o to, żeby się zmieniły perony, przejścia podziemne przy dworcu, no bo też to było smutne, kiedy ludzie przyjeżdżają do w Karkonosze czy do samej Jeleniej i co widzą? No dworzec w takim marnym